Ta karta po raz drugi gości w moich rękach. Tym razem jej działanie przedstawię widzom kanału Tech Lipton. Od razu powiem, że jest to jedna z najmocniejszych wersji RTX 4070 Ti. Do dzieła! Od razu wjeżdżam ze specką testowanego towaru. Supreme X100 Ti-ka pełną gębą, zajmująca w obudowie powierzchnię ponad 3 slotów. Na uwagę zasługuje jej wysokie fabryczne przetaktowanie, które może osiągnąć jeszcze wyższy pułap za sprawą oprogramowania MSI Center. Wykonanie karty jest niemalże perfekcyjne. Osłona chłodzenia to w dużej mierze szlifowane aluminium z kilkoma dodatkami wizualnymi, których budulcem jest tworzywo sztuczne. Za aktywną część chłodzenia odpowiada zestaw 3 90mm wentylatorów Torx 5. generacji, których ulepszenia konstrukcyjne mają gwarantować znaczną przewagę nad ich poprzednim wcieleniem. Radiator to również coś specjalnego. Na pierwszy rzut oka to po prostu ogromny dwuczęściowy odpromiennik z gęstym użebrowaniem. Sekret leży w finach, których kształt krawędzi przypomina fale, co ma prowadzić do lepszego rozchodzenia się powietrza wtłaczanego przez wentylatory. Sekcja zasilania została dopasowana do wymagań układu AD104. To 15-fazowe rozwiązanie z 55-amperowymi MOSFETami produkcji Alpha and Omega. Karta, jak już wcześniej Was informowałem, dysponuje dual BIOSem, a w dostarczonym opakowaniu znajdziecie holder. Bardzo często zadajecie jedno pytanie, czy testowana karta piszczała. Od razu mówię, że jest to kwestia wybitnie losowa, natomiast w przypadku Supreme X, tego testowanego, jak i poprzedniego, piszczenie nie miało miejsca. Być może jest to kwestia zastosowania cewek z karbonylowym rdzeniem, czym chwali się MSI. Karciocha ma oczywiście sporo LEDów, jest napis MSI, jak i Supreme podświetlany na profilu karty, logo serii Supreme, jak i takie małe elementy wzbogacające wygląd wentylatorów. To wszystko się świeci na przeróżne barwy. Dodam jeszcze, że Supreme X jest również dostępny dla wersji RTX 4080 i 4090. Po włożeniu Supreme X można być naprawdę zaskoczonym tym, jak karta utrzymuje wysokie, stabilne zegary nawet w obliczu grania pod rozdzielczościami 1440p i 2160p. Teraz macie okazję poobserwować pracę karty w Cyberpunku wersji 1.62 zaimplementowanym pad tracingiem. Zwróćcie uwagę nie tylko na osiągi, ale też na funkcjonowanie systemu chłodzenia, o którym powiem za chwilę dużo więcej. Można było się tego spodziewać, Supreme X zajmuje miejsce na szczycie wydajnościowym RTX-ów 4070 Ti. Natomiast, żeby być uczciwym, należy wprost powiedzieć, że różnice pomiędzy tańszymi a droższymi modelami kart nie są specjalnie duże. Supreme X, jak przystało na wypasionego RTX-a 4070 Ti, jest kartą wprost stworzoną do overclockingu. Już sama możliwość podniesienia power limitu do 128% o czymś świadczy. To zapewnia stabilny boost również po wykonaniu OC. Ten zakres maksymalnego zegaru mieścił się w granicach od 2910 do 3015 MHz 3030. Co ciekawe, wersja sklepowa podkręcała się nieco lepiej, bo i na pamięciach zyskałem względem tego sampla prasowego plus 200 MHz, co i tak w obu wersjach tutaj przedstawiało znakomite wyniki. Teraz mogę Wam je zaprezentować na przykładzie właśnie tej sklepówki. Robi to wrażenie. Są i one, te istotne tabele informujące o kulturze pracy Suprema. Jak można było się tego spodziewać, znajduje się on w czubie najlepszych Ti-ek. Na BIOSie Gaming kultura pracy wentylatorów jest nienaganna, a przy tym temperatury GPU, hotspotu czy pamięci utrzymują się na akceptowalnym poziomie. Dopiero po jego przetaktowaniu da się usłyszeć pracę systemu chłodzenia. Jest oczywiście na to rada przełączenie się na BIOS Quiet. Wtedy co prawda Supreme nie jest tak chłodny jak niektóre z wersji Ti, ale za to jego system chłodzenia nie wydaje z siebie praktycznie żadnych dźwięków.
płacimy piątaka za wersję TI-ki, która zapewnia najwyższe możliwe osiągi po wyjęciu z pudełka, ma znakomity potencjał OC, bardzo dobrą kulturę pracy, szczególnie w trybie quiet, i wręcz perfekcyjną jakość wykonania. Zaczynając od sekcji zasilania, po chociażby elementy układu chłodzenia, a także osłony wentylatorów. To wszystko daje nam obraz karty bardzo dobrej, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że nie jest to karta najtańsza, jak przystało na serię Supreme. Ja już o tym mówiłem przy ostatnim teście karty graficznej, że są pewne wersje GPU, czy pewne modele, które niestety kosztują dużo więcej od tych modeli najtańszych i one są kierowane do specyficznego odbiorcy, który patrzy na wygląd GPU, który chce otrzymać coś ekstra i jest w stanie dopłacić niekiedy 20 nawet procent względem tych najtańszych modeli. Bo powiedzmy, nie wiem, z jakichś powodów chce mieć najszybszą wersję takiej TI-ki, bo z innych powodów chce na przykład kartę, która przypasuje mu do wyglądu całego zestawu komputerowego. Tych modeli z pewnością nie sprzeda się tak dużo jak tych najtańszych, ale one trafią do tego odbiorcy, który jest pewny wyboru, który wie, czego chce. Tak bym to nazwał. I absolutnie nie jestem osobą, jestem ostatnią osobą, która by torpedowała takie modele. No, trzeba zdawać sobie po prostu sprawę z tego, że płacimy za coś ekstra. I też nie jestem osobą, która za chwilę by tutaj używała porównań, no dobrze, ale w cenie tej TI-ki możemy za chwilę zdobyć najtańsze wersje o oczko wyżej, tak? Na przykład 4080, chociaż akurat nie jest to możliwe. No ale te różnice cenowe nie będą akurat duże pomiędzy takim modelem, a tą najtańszą 4080. Nie za bardzo lubię takie dyskusje, bo wiem po prostu, do kogo ta karta konkretna trafia. A jeśli już miałbym się do czegoś delikatnie przyczepić, to do temperatur w trybie quiet, a także po podkręceniu w trybie fabrycznym. Nie jest to nic złego, aczkolwiek konkurencja ma te temperatury troszeczkę niższe. Jeśli chodzi o ten top, z kolei Supreme może pochwalić się znowu niższą ceną. Także coś za coś. Jak mówię w tym odcinku, wszystko jest coś za coś. Do zobaczenia, mówi Lipton, pa pa.